Witajcie, kochani prawi. Joe Biden w końcu ogłosił, że będzie ubiegał się o prezydenturę w 2024 roku. Jednak nawet demokraci nie są szczególnie entuzjastycznie nastawieni do tej kandydatury, a liberalna prasa rozpisuje się o tym, jak wiek Bidena już teraz być może jest przeszkodą w pełnieniu urzędu. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. O. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Informacja niezbyt świeża, ale mamy trochę opóźnienie i wydaje mi się, żeby, że ważne jest, żeby o tym powiedzieć. Nagrywam ten film drugi raz, więc może będzie dużo lepiej, być może będzie dużo gorzej, ale w każdym razie za pierwszym razem nagrałem właściwie wszystko, zapomniawszy wcześniej włączyć dźwięk. Być może kiedyś ktoś odkryje takie moje tajne zapiski i jakiś historyk, znaczy student historii i myśli politycznej, będzie to z pieczowitością teraz skrybował. Znaczy te moje gesty bardziej, a nie słowa, bo słowa się nie nagrały. Ale Ważne pytanie, które trzeba sobie na początek zadać. Dlaczego właśnie tak jest? Jak wiecie, ja od początku mówiłem, że tych, którzy już w 2020 roku mówili, że Biden to nie dożyje do 2021 roku, a już na pewno nie będzie prezydentem do końca kadencji, a nawet jak będzie prezydentem do końca kadencji, to na pewno już nie będzie ubiegał się o drugą kadencję. Wszyscy, wielu było tego bardzo pewnych, ja mówiłem, wydaje mi się, że tak nie będzie. To znaczy, po pierwsze, Prezydentem mimo wszystko nie zostaje się z przypadku. Biden ma swoje ambicje, a po drugie, często właśnie rzeczywistość ma to do siebie, że rzeczy, które są dziwne, które są niezrozumiałe, jednocześnie trwają dłużej niż się wszystkim wydaje, że powinny trwać. I myślę, że z prezydenturą Bidena paradoksalnie może być podobnie, ale ja to rozumiem. Rozumiem motywację tych, czy myślenie tych, którzy. Myśleli o tym, że prezydent tak mało popularny, tak już zaawansowany wiekowo, taki, który no nie wzbudza szczególnego entuzjazmu, w jaki sposób on ma być tym, co może Partia Demokratyczna najlepszego wystawić. Ale co więcej, najprawdopodobniej będziemy mieli taki scenariusz, że obydwie partie Wystawią ludzi, którzy nie są najlepszymi opcjami, że w dniu wyborów obydwie czy spora część z tych partii pomyś, będzie myślała: moglibyśmy wystawić kogoś lepszego. Więc dlaczego tak jest? Skoro to jest demokracja, czyli innymi słowy, ma wygrać ta osoba, która się podoba największej ilości osób, to dlaczego o najwyższy urząd ubiegają się ludzie, którzy najwyższej ilości osób się zdecydowanie nie podobają, bo ile Biden ma u ogółu Amerykanów słabe notowania, to Trump ma u ogółu Amerykanów notowania jeszcze słabsze. Wynika to z wielu uwarunkowań i z zawiłości tego, jak nasza kultura polityczna dzisiaj działa. To zbyt szeroki temat na dzisiaj, ale to jest trochę taka rzeczywiście paradoksalna sytuacja. Trochę tak jest jak w polskiej piłce ligowej. Przepraszam za to porównanie piłkarskie, ale właśnie wczoraj Lechia ostatecznie spadła z ekstraklasy, więc o tym myślę, że wiecie, przychodzi nowy trener i mówi, będziemy stawiać na młodych, będzie futbol na tak, ofensywny itd., itd. A jak się zbyt blisko drużyna niebezpiecznie zbliża do dołu tabeli, to nagle pojawiają ci, że tak powiem, siepacze z byłej Jugosławii, z doświadczeniem w lidze greckiej, którzy są ratownikami tej drużyny i futbol już nie jest tak na tak, młodzi zawodnicy i tacy, co właściwie nikt by ich nie chciał, jednak są, okazuje się, niezbędni. W każdym razie, Biden ostatecznie ogłosił start, no właściwie już ponad tydzień temu, za pomocą wideo, co też jest oczywiście znaczące. I odpowiedź prosta, dlaczego pan Biden chce być prezydentem, prezydent Biden, dlaczego chce być prezydentem na drugą kadencję, jest właściwie widoczna od początku tego filmiku. Bo jaki pierwszy obraz widzi widz tego filmiku na ekranie? Kapitol i oczywiście jakiego dnia 6 stycznia 2021 roku. Kiedy ubiegałem się o prezydenturę, mówi do nas Biden za ekranu, 4 lata temu powiedziałem, że toczymy bitwę o duszę Ameryki i ta bitwa ciągle się toczy, czy ciągle tą bitwę toczymy? Czyli innymi słowy z tego filmiku bo tam nie ma ani słowa ani o wojnie na Ukrainie, ani o rywalizacji z Chinami, ani o tym co Biden dokonał lub próbował dokonać w polityce wewnętrznej, czyli to Refl Re Inflation Reduction Act i tym wszystkim innym. Jest tylko zagrożenie ekstremistami MAGA. To, że nazwisko Donalda Trumpa tam nie pada, chyba ma tworzyć to poczucie grozy jeszcze bardziej, ale to jest takie podejście, które Biden reprezentował w wcześniejszych momentach swojej kariery jak ty w pewnym momencie powiedział do czarnoskórych wyborców, oni czyli republikanie chcą was zakuć z powrotem w kajdanem. Czyli innymi słowy Biden nie tyle jest kimś, kto ma jakąś taką szczególną propozycję dla Stanów Zjednoczonych on jest kimś, kto chroni jest strażnikiem w pewnym sensie pewnego wzoru Ameryki który, dla którego to wzoru zagrożeniem są właśnie ci ekstremiści MAGA Donald Trump i szalenie republikanie którzy chcą oczywiście Amerykę zamienić w faszystowski kraj autokratyczny i tak dalej, i tak dalej. W każdej generacji przychodzi moment, gdy musimy walczyć o demokrację. Mówi w tym filmiku Biden. I wtedy następuje taki dynamiczny montaż, i on mówi: to jest nasz moment. I wtedy przy, dosłownie przez ułamek sekundy Biden przebiega przez nasz ekran, ale dosłownie wykonuje takie. Jeden i pół, półtora kroku, być może, żeby to wszystko wyglądało dynamicznie. Eee, I po tym, jak Biden biegnie, i właściwie przez cały ten filmik, większość twarzy, które się pojawiają, ludzie, z którymi się Biden spotyka, przybija piątki, przytula się i tak dalej. Jedna cecha ich łączy, że tak 90% bym ocenił, to są twarze. Brązowe, czarne, czyli należące, należące do różnych mniejszości etnicznych. To po pierwsze ma pokazywać, że Biden i on tak o sobie myśli, zawsze myślał, że ma specjalne miejsca w, serce, w sercu czarnych wyborców, że oni go rozumieją, że oni są takim jego podstawowym elektoratem. To będzie oczywiście się liczyło na przykład w takich Stanach jak Georgia. Ale to ma też pokazywać właśnie, że Biden broni tej Ameryki różnorodnej, otwartej, w przeciwieństwie do tej, która jest biała, radykalna i właśnie maga, ekstremistyczna. I ta wizja Ameryki Bidena w pewnym sensie staje się w tym filmiku pozytywna. To znaczy on mówi coś takiego, że nie ma takiej rzeczy, której nie możemy zrobić wtedy, kiedy będziemy razem. Znowu można dyskutować o tym, czy Biden rzeczywiście jest takim prezydentem, który taką jedność buduje, czy nie, ale na to dzisiaj nie mamy czasu. Chodzi tylko o to, że taki Wizerunek chce Biden przedstawić. I rzecz, która jest ciekawa w tym, taka poboczna, jest taka, że to może być do pewnego stopnia skuteczne, bo jednak Trumpa wizja Ameryki jest niezwykle pesymistyczna. Co widać chociażby po tym, że pytany w wywiadzie o rywali geopolitycznych Ameryki, takich jak Rosja czy Chiny, on mówi: nie, nie, my największe problemy mamy tutaj w środku, czyli Ameryka jest od środka przeżarta. Oczywiście tymi złymi globalistami, lewakami, ale ci globaliści są nie tylko po lewej Stronie, są też w partii republikańskiej, prawda? To są ci neokonserwatyści, ci, tych ludzi, którzy chcą zniszczyć Amerykę, jest mnóstwo i dlatego Ameryka jest w nie najlepszym stanie. Oczywiście. Trump mówi, ja tę Amerykę uratuję, sprawię, że ona wróci do swojej prawdziwej, yy, yy, pełnej glorii formy, ale z drugiej strony no jest jakby taka, takie odrzucenie. Status quo w tej wersji Trumpa, a Biden mówi: przecież my jesteśmy, Hej, my jesteśmy dobrymi ludźmi, dajcie spokój, to jestem ja, Joe. hej, jak wszyscy będziemy razem, przytulimy kilku czarnych i kilku brązowych, to wszystko będzie w porządku. I to może być do pewnego stopnia skuteczne. Natomiast też jest jedna rzecz istotna, że to jest kampania absolutnie jednowektorowa. Ja bym powiedział, że Biden proponuje swoim wyborcom prezydenturę kolejkową, tak bym to nazwał, czyli ktoś, kto istota jego jest taka, że on nie będzie w tym białym domu po to, żeby tam coś zrobić konkretnie. Chociaż będzie robił i wiemy, że robi i jest bardzo y, aktywnym, co wcale nie jest dobre prezydentem, szczególnie w polityce wewnętrznej, ale główne jego zadanie jest tak jak tą osobę, którą prosimy, żeby w kolejce ktoś nie zajął nam miejsca. Czyli po prostu innymi słowy, ona trzyma to miejsce po to, żeby tam nie było w tym samym miejscu Donalda Trumpa. No i ta kampania czy cały ten pomysł na kampanię oczywiście jest nastawiony jest bezalternatywny, absolutnie jest nastawiony na tylko jeden scenariusz. Że Donald Trump będzie nominatem partii republikańskiej. A to oczywiście prawdopodobnie się wydarzy, ale tego też nie wiemy. Więc ciekawe, Biden przegrywa z tak zwanym generycznym czy sztucznym republikaninem wtedy, kiedy jest opcja do zaznaczenia w sondażu kandydat republikanów niezależnie nie, nie, bez wymieniania, jakie jest nazwisko i imię tego kandydatu. To Biden z takim kandydatem w elekcji generalnej przegrywa. Niektórych w niektórych e, zestawieniach przegrywa nawet z Trumpem w niektórych sondażach. No ale to jest jego największa e, siła polityczna i z tej siły on chce skorzystać. Że ja mam patent, który wykorzystałem w roku 2020 i który wykorzystałem w roku 2022 pośrednio, prowadząc Partię Demokratyczną do. Niespodziewanej niewielkiej porażki w wyborach śródterminowych, to ja mam tą, to, ten kryptonit Trumpa, to ja jestem właśnie, ja mam tą formułę i niezależnie od tego, jakie są moje notowania, rankingi zaufania itd., tak to i tak Trumpa w wyborach zawsze pokonam, bo, bo za mną, mimo wszystko, będzie te, te, ta, ta, ten, ten pro, prospekt tego, że Trump wygra wybory, będzie dla ludzi na tyle przerażający, że ja z nim wygram. No teraz przechodzimy do wieku, przypomnijmy, Biden będzie miał 82 lata w momencie wyborów. Gdyby zakończył swoją ewentualną kadencję, to miałby wtedy 86 lat. Nikki Haley powiedziała to wprost, to co, o czym wszyscy myślą, czyli że Biden może nie dożyć po prostu do tej drugiej kadencji i co wtedy? Wtedy oczywiście wygląda na to, że prezydentem zostałaby Kamala Harris, co jest opcją też dosyć przerażającą. Wtedy, kiedy pozostawia się ludziom wolny wybór, e, wyborcom demokratów, na przykład w takim w Pol, to 40% uważa, że Biden powinien się odsunąć, tylko 25% uważa, że powinien ponownie kandydować, 30% to, to też jest istotne, Zdania nie ma zdania takiego w tej sprawie, co oznacza, że te 30%, jeżeli Biden będzie kandydatem, to na niego zagłosują, ale jak to mówi, nie będą się zaciągać, prawda? W Washington Post dokonuje agregacji kilku sondorzy i tylko 38% demokratów uważa, że Biden powinien kandydować jeszcze raz, 53% uważa, że chciało, chcieliby, żeby kandydatem był ktoś inny. To są bezprecedensowe liczby. 75% demokratów chciało, żeby Obama ubiegał się o drugą kadencję, a 73% republikanów chciało, że żeby Trump się ubiegał o kolejną kadencję. Oczywiście można powiedzieć znowu jaka część z tych, którzy nie chcą, żeby Biden się ubiegał o drugą kadencję, na niego nie zagłosuje. Wiadomo, że to nie są wyborcy republikańscy, tak? To są wyborcy demokratów, więc jak już Biden będzie kandydatem, to większość pewnie z nich na niego zagłosuje, więc pytanie jest takie, jakie znaczenie mają te liczby? No mają takie znaczenie, że no nie włączy się z wielkim entuzjazmem e, ta kandydatura, co widać też w prasie, czy w mediach ogólnie mówiąc, tych liberalnych, które zdecydowanie są w obozie Bidena. Washington Post przeprowadził 130 rozmów, z różnymi aktywistami i wolontariuszami, którzy działali w kampanii Bidena w roku 2020. I wielu z nich uważa, że Biden to jest super facet, ale obawia się o jego wiek. Co się stanie, mówi jedna pani, jak Biden się potknie? Jeśli on nie będzie mógł prezydentem, to wtedy będzie prezydentem Kamala, a mówi ta pani: Ja nie ufam Kamali. Oczywiście to jest jedna pani, ale z drugiej strony znaczące jest też to, że dziennikarze Washington Post, właśnie głos tej pani i taki głos zdecydowali się umieścić w artykule. To pokazuje także ich intencje. E Reakcje pokazały partie, partie, mówią ci wolontariusze, która akceptuje Bidena jako swojego lidera, ale czyni to z dużymi obawiami, tak pod, obawami. Tak podsumowuje cały ten artykuł Washington Post. I mówiąc o tym, że ci ludzie, mówią wszyscy, zagłosujemy na Bidena oczywiście, ale mają obawy, czy uda im się przekonać na przykład swoje rodziny i swoich dojam, znajomych. Do tego, żeby tam Bidena e, zagłosowali. New York Times pisze taki dosyć dziwny artykuł odredakcyjny, który ja bym zakwalifikował do kategorii Niedźwiedzia Przysługa, bo mówi tak New York Times, że prezydent powinien w otwarty sposób e, potra poważnie potraktować obawy wyborców dotyczące jego wieku. I takie tam są rady dobrej ciotki, czyli Biden powinien pokazać swoje wyniki badań, bo ostatnio były badania jakby podsumowanie pewne badań zdrowotnych Bidena, gdzie było napisane, że Biden jest żywym i pełnym wigoru. To jest dosyć kluczowa informacja w badaniu lekarskim, że ktoś jest żywy, ale pełnym życia i wigoru 80-latkiem, ale jak piszą autorzy New York Timesa, ale nie było nic o zdolnościach kognitywnych Bidena, że takie badania nie zostały opublikowane. I oni mówią, że on powinien w sposób otwarty, transparentny mówić z wyborcami o wieku. I jak ktoś czyta ten tekst i ma trochę trochę no, tak widzi, co się dzieje. To jakby nie wiadomo, czy oni tak głupiego udają, czy są naprawdę głupi, że nie rozumieją, że istnieje taka możliwość, że te informacje są ukrywane przed opinią publiczną nie dlatego, że ktoś nie jest taki mądry, że wierzy, że z opinią publiczną trzeba być transparentnym, tylko że gdyby wyszły na światło dzienne, to byłyby dla Bidena niekorzystne. Tak? Dlatego są ukrywane, dlatego nie ma ani słowa o zdolnościach kognitywnych. Ja nie wiem, czy tak jest, ale jest to dosyć oczywista e, konstatacja, prawda? No, i tu czy New York Times tak próbuje bronić Bidena, że to jest ageism i w ogóle to nie wszyscy starzeją się w tym samym tempie i że on sobie też dobrze radzi i w ogóle, ale tak jak powiedziałem, raczej tekst w kategoriach niedźwiedzi przysługi. Najmocniejsze uderzenie przychodzi ze strony portalu Axios, też zdecydowanie o liberalnych, lewicowo-liberalnych tendencjach. Piszą tak autorzy tego tekstu: Biały Dom. Rzadko umieszcza Bidena w sytuacjach wymagających improwizacji. Nikt poza najbliższymi doradcami nie może ocenić jego stanu. Dalej czytamy: Doradcy twierdzą, że Biden zachowuje bystrość umysłu, ale niektórzy z nich przyznają, że z racji wieku ma mniej energii, co ogranicza jego kalendarz spotkań. Niektórzy urzędnicy Białego Domu stwierdzają, że trudno zaplanować wydarzenia z udziałem Bidena rano, wieczorem lub podczas weekendu. Po południu, w dni powszednie można, tak? Yy, I to jest, to jest ciekawe, to znaczy, że ta konsekwencja, którą, którą oni, spu, prób, że, że to nie jest tylko chodzi o to, że Biden dziwnie mówi, dziwnie chodzi i tak dalej, tak dalej, bo to wszystko można powiedzieć, że to, to, to nie jest, yy, to nie generuje żadnych implikacji dla sposobu sprawowania urzędu, no tutaj jest inaczej. Zdecydowana większość publicznych wydarzeń z udziałem Bidena miała miejsce pomiędzy 10 a 16 w dni powszednie. Jensaki, cytowana w tym artykule Axiosa, robi Bidenowi nieźwiedzią przysługę, bo mówi o tym, że jak upadał bank Silicon Valley, e, e, Silicon Valley, to sprawa musiała być ważna, bo Biden wypowiedział się o 9:15. Jensaki, która już wtedy nie była rzeczniczką Białego Domu, tylko jako komentatorka, pracowała tam w CNN czy MSNBC, już nie pamiętam. I mówi, Biden nie robi nic o 9:00, tak? Co prawda udaje, że to dlatego, że dodaje, że, że to dlatego, że Biden jest nocnym Markiem, Night Owl, tak? czyli nocną tą sową, ale no, to w tym kontekście, w którym jest przytoczone w tym artykule, nie działa zbytnio dobrze na, na rzecz wizerunku Joe Bidena. Dziennikarze zbadali też Axiosa liczby przez 4 miesiące pierwsze 2020, 2023 roku. Cztery wystąpienia, właściwie cztery spotkania publiczne, bo to nie muszą być wystąpienia, że Biden przez 20 minut coś tam gada, tylko na przykład się z kimś spotyka i ktoś robi zdjęcia, w tym sensie to jest publiczne. Cztery wydarzenia publiczne przed dziesiątą przez cztery miesiące, 12 wydarzeń publicznych po 18. W większości to były kolacje z innymi głowami państw, no zwykle kolacja, raczej ciężko ją upchnąć między dziesiątą a szesnaście. 16. 16. I 12 weekendów całkowicie wolnych od jakichkolwiek publicznych wydarzeń przez cztery miesiące 12 weekendów. Niewiele jest więcej weekendów przez cztery miesiące. Niektóre chyba jeszcze podróże zagraniczne zahaczały. I wnioski na koniec też, co nie są zbyt dla Bidena wesołe, bo piszą tak dziennikarze Axiosa. Biały dom w praktyce ukrywa Bidena, podczas gdy ten ubiega się o kolejną kadencję. No pamiętajmy, że już pierwsza Kampania Bidena była tak zwaną kampanią piwniczną, o czym w otwarcie wszyscy mówili. Pytanie też jest takie, czy w tej kampanii będzie mógł z takiego samego patentu skorzystać. Może oczywiście byli tacy prezydenci z historii, chyba Gerald Ford ten był takim, który w ostatnim czasie tak zwany Rose Garden strategy, czyli że prezydent ma tyle pracy, że on nie może jeździć gdzieś po Stanach i się spotykać z wyborcami, bo on jest bardzo ważny, ma pracy, musi być cały czas w Białym Domu. Ale dalej stwierdzają urzędnicy, że Biden, niektórzy urzędnicy Białego Domu mówią tak. Biden jest jak starzejący się król. Otacza go lojalna gwardia pałacowa, której pierwszym instynktem jest chronienie go i nie podejmowanie ryzyka. No i do tego oczywiście dochodzą coraz to nowe wpadki, czy jakkolwiek to nazwać Bidena, których niektórzy powiedzą, powiedzą mogłoby być ich więcej, mogłoby być ich mniej. Biden wcale nie wygląda tak źle. Niektórzy go bronią I cały czas, jak poczytacie tą liberalną opinię, to że State of the Union adres, no, który był już trzy miesiące temu, to był wspaniały show Bidena, bo tam był rzeczywiście taki fragment, że zaczęli krzyczeć ci, ci z Izby Reprezentantów, tam e, Taylor Green i inne te kreatury e, zaczęły coś krzyczeć do Bidena. On im dosyć błyskotliwie odpowiedział, prawda, czyli to pokazało, że nie wszystko musi być, e, nie wszystko Biden musi mieć napisane na karce, tylko, że znowu, skoro mówimy o czymś, co było trzy miesiące temu i mówimy, że to świadczy o tym, że Biden z dnia, dzień za dniem sprawuje dobrze prezydenturę, to chyba nie za dobrze o tym świadczy. Ostatnio wyda Zdarzyła się taka sytuacja podczas wizyty prezydenta południowej Korei, że Biden został sfotografowany z kartką w ręku, na której było zdjęcie dziennikarki z gazety LA Times. E, na kartce było headshot tak zwane, czy zdjęcie tej dziennikarki, e, było nazwisko jej, no, wypisane nawet fonetycznie, jak trzeba je wymawiać, to wszystko jest w porządku. Ale co więcej, było jeszcze pytanie które ta dziennikarka zamierzała podczas tej konferencji zadać. To pytanie brzmiało, jak godzi pan priorytety w polityce wewnętrznej, na przykład zwiększenie produkcji półprzewodników z polityką zagraniczną opartą na sojuszach. I potem e, CNN i też Karin Jean-Pierre broniła Biden'a mówi, co za wielka afera, prezydenci zawsze się przygotowują, próbują przewidzieć to, jakie mogą pa pa paść pytania i tak dalej. Tak? Poza tym, mówi Karin Jean-Pierre, pytanie było zupełnie inne. A pytanie było takie... E, rywalizacja handlowa z Chinami e, w kwestii produkcji półprzedwodników, a cele handlowe naszych sojuszników. Nawet jak Karin Jean-Pierre to powiedziała, to jeden z dziennikarzy będący wtedy w Białym Domu się wkurzył i mówi, że naprawdę uważasz, że to było inne pytanie? Ona powiedziała, że teraz nie może odpowiedzieć na to pytanie, potem do ciebie wrócę, po czym do niego nie wróciła. I rzeczywiście znowu można powiedzieć, że może ta dziennikarka była w kontakcie z Białym Domem wcześniej, zadawała pytanie dotyczące tych kwestii, więc oni mogli to przewidzieć, ale z drugiej strony to pytanie jest bardzo podobne. Przecież, nawet jeżeli ona stricte jest, specjalizuje się w półprzewodnikach. Co w przypadku korespondentów, będących na konferencjach, rzadko ma miejsce, bo to są ludzie, którzy zadają pytania o wszystko, tak? to, to jest ich praca. I często ja, będąc na różnych konferencjach prasowych, to jest tak, że czterech dziennikarzy mówi: A ty o co zadasz pytanie? To ja o to, to ja, żeby nie powtórzyć, to ja zadam o coś innego, i dopiero w tym momencie między sobą ustalają. Więc istnieje taki świat, w którym być może to pytanie nie było ustalone, ale to trzeba mieć naprawdę mnóstwo dobrej woli. Żeby taki świat e, założyć. I z jednej strony no, można powiedzieć tak: jeśli dziennikarze są na tyle mało się szanują, że z kimś są w stanie ustalać pytania, ja widziałem takie rzeczy działy się i myślę, że działy się też w Stanach w przeszłości, albo przynajmniej Biały Dom pytał uprzejmie, a pan o co zapyta, i dziennikarz, no to do niego już należy wtedy powiedzenie, nie mogę panu powiedzieć, bo nie na tym polega rola wolnej prasy, która musi patrzeć na ręce władzy i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli dziennikarka tak nisko siebie ceni i ta gazeta tak nisko siebie ceni, no to w pewnym sensie trudno mieć pretensje do Bidena, że to wykorzystał. No ale z drugiej strony, można powiedzieć, czy Biden potrzebowałby takiej kartki, gdyby nie był w tym wieku, w jakim jest i nie był w takim stanie, w jakim się e, znajdował. Następna rzecz też jest ciekawa, dotyczy Huntera Bidena. To to jest rzecz osobna, ale to trzeba... Jakby osobna, ale trzeba wziąć ją w kontekście. Czy Hunter Biden stał się nowym handlerem, czyli oficerem prowadzącym Bidena? Hunter oczywiście ma swoje problemy takie obyczajowe, ale ma też problemy. Chuck Gasly z sen amerykańskiego senatu zarzucił ostatnio Bidenowi, że Biden brał udział w procederze korupcyjnym, w którym. Ktoś z zagranicznych, jakichś tam biznesmenów miał wpływać na decyzje dotyczące polityki w czasie, kiedy Biden był wiceprezydentem i miał wpłacić łapówki. To jest bardzo abstrakcyjne w tej chwili e, oskarżenie. Nie ma żadnych konkretnych dowodów idących za tym, no ale mniej więcej jesteśmy w stanie się dowiedzieć, że musi to być związane, domyślić, że musi to być związane z Hunterem. Rzecz się wydarzyła ciekawa w kontekście Huntera Bidena ostatnio, że Hunter bardzo blisko Niektórzy nawet jak napisało Polityko, wzbudzając niezadowolenie dziennikarzy, którzy próbowali zrobić zdjęcie Bidenowi podczas jego wizyty w Irlandii, która trwała ileś tam dni. I często było tak, że jak dziennikarze stali pod limuzyną, z którą ma wysiąść Biden, to nagle głowa Huntera się pierwsza pojawiała. Mówiąc szczerze, dziennikarzy to może nawet dla dobra Joe Bidena chcieli mu zrobić takie zdjęcie, żeby nie było na nim Huntera, no bo Hunter ludziom się niezbyt dobrze e, kojarzy. Ale Joe Biden ma w tej sprawie chyba inne zdanie, ponieważ podczas jednego ze spotkań powiedział, była tam jeszcze ktoś jeden z Członków rodziny Bidenów, jakaś ciotka i mówi, że tu jest Jean i Hunter, wstańcie. Ja jestem z was dumny, tak? To miał być też taki sygnał, że niezależnie od tego, co zrobił Hunter, to jest jego synem. Co właściwie ja akurat uważam za jakiś taki objaw. E Ludzkich emocji w przypadku Joe Bidena, ale być może mają też interesy, które sprawiają, że są bliżej. Ale w każdym razie, w całej sprawie jest, ludzie się trochę temu dziwili, bo Hunter Biden rozmawiał z Ryszym Sunakiem podczas, czyli z premierem Wielkiej Brytanii, rozmawiał z prezydentem Irlandii, podobno powiedział mu, że bardzo jest zainteresowany jego poezją, no i, i tak dalej. Ale wyszedł jeszcze jeden szczegół dotyczący tej wyprawy, za sprawą sprawy o alimenty, którą ma Hunter Biden. Bo Hunter Biden zrobił jakieś pani dziecko, czego się wypierał przez długi czas. Potem sąd zmusił go do, do wykonania badania DNA. No i ta pani ma w tej chwili wypłacane ze strony Huntera Bidena 20 tysięcy dolarów miesięcznie, co jest dosyć wysokim stawką alimentów, ale wiadomo w Stanach chyba w Polsce też, nie wiem, nigdy nie płaciłem alimentów, ale to są uzależnione nie od potrzeb dziecka czy tam jakichś tam, ten, tylko od naprawdę zarobków i stanu, statusu majątkowego danej osoby. No i adwokaci twierdzą Huntera, że on jest bardzo biedny. Zresztą sam mówił o tym w jednym z wywiadów, że był tak biedny, że nawet Palił ser parmezan kiedyś znaleziony pomiędzy włóknami swojego dywanu, co świadczy o tym rzeczywiście, że było mu niezwykle ciężko. I, ale ciekawy, żeby udowodnić, że Hunter jest biedny, zdradzili też szczegóły na temat tego, jak funkcjonował Hunter w Irlandii podczas wizyty ze swoim ojcem. I oni powiedzieli, że Hunter nie miał swojego pokoju w hotelu, ponieważ jest bardzo biedny i nie ma pieniędzy. Tylko zajmował kot, czyli taki, nie wiem, roz... dostawkę, jakieś łóżko polowe, prawda, czy wręcz taki zwijany, jakąś... na karimacie spał w pokoju swojego ojca, obok swojego ojca, prawda? No i to oczywiście miało, dla prawników, miało być świadectwem, że on jest właśnie jest bardzo biedny, Co, o czym z kolei nie świadczy to, że ma najlepszych prawników możliwych rozwodowych w kraju, że jednak może taki biedny nie jest, ale to już jest, yy, to już jest margines. Natomiast no, w związku z tą informacją podaną do opinii publicznej, gdy trafiła ona do opinii publicznej, znaczy, czy może jest tak, że na przykład Joe Biden, niektórzy zaczęli spekulować, coś się z nim dzieje w nocy, albo na przykład gdzieś pójdzie, <laughs> nie wiem, e, lunatykuje, albo może jest w takim stanie, że lepiej być przy nim, prawda i tak dalej. I więc, więc to też nie stworzyło, E, najlepszego e, na, najlepszej, najlepszego wizerunku dla Joe Bidena, właśnie w kontekście tego, czy on ma rzeczywiście takich handlerów, czyli czy potrzebuje kogoś z rodziny, czy to jest Jill Biden, czy może w tym przypadku Hunter Biden, kto będzie go trzymał za rękę wtedy, kiedy Joe Biden na przykład się zagubi. I to już właściwie koniec, ale jeszcze na, na, przez kilka minut chciałem poświęcić temu, dlaczego właściwie nie ktoś inny. Skoro to jest tak, że Joe Biden po pierwsze jest stary, a nawet. Bo mogłoby być przecież tak, że Joe Biden jest stary, ale jest kochany, ma 70% approval rating i wszyscy chcą i wszyscy sobie, tak jak z Obamą, no nie może być na trzecią kadencję, no ale gdyby mógł, ojejku, no może jednak jakoś się postarajmy. Ale tutaj nie ma czegoś takiego. Jest niepopularny, jest stary i tak dalej. Więc dlaczego nie może być innego e, kandydata? W skrócie to się sprowadza do tego. Biden jest w tej chwili jedynym politykiem, który realnie może utrzymać w kupie demokratyczną koalicję. Być może jest inny polityk, który mógłby to zrobić, ale to byłby eksperyment, na który demokraci po prostu nie mogą sobie teraz e, pozwolić. Bo Biden ma taką metodę polityczną. Daje lewackim, progresywnym dzieciakom tak naprawdę wszystko, czego chcą, bo jak spojrzymy realnie na jego prezydenturę, to to w ogóle nie jest prezydentura centrowa. To jest ideo, zideoli, i zide, i zideologizowana prezydentura progresywna. Tak? Czyli daje im wszystko, czego chcą. I w tym sensie oni go akceptują. Ale ma też taki, taki ogólny amerykański profil, że pojedzie po prostu gdzieś tam do Midwestu, spotka się z jakimiś górnikami albo pracownikami, nie wiem, fabryki puszek i powie: Hej, przecież to jestem ja Joe, ja, jak wszyscy razem, to wielka siła i jesteśmy Amerykanami i tutaj jestem z Delaware, mój ojciec był górnikiem, a moja matka była czarna, czy cokolwiek Joe Biden, który ma tendencję do tego, żeby kompletnie wymyślać swoją biografię. W danym momencie e, wymyśla. No bo, i, ale trzeba sobie jeszcze jedną rzecz uświadomić. Któż by to miał być e, przed e, tym, jak Biden był e, w końcówce Trumpa? Andrew Cuomo, na przykład, czyli gubernator stanu Nowy Jork. Och, jak wspaniale sobie radzi z koronawirusem! No, po pierwsze okazało się, że nie radzi sobie tak wspaniale, a po drugie okazało się, że miał lepkie rączki i w końcu musiał ustąpić z urzędu. No to może Gavin Newsom, prawda? Gubernator Kalifornii, jest młody. Nie mówię, tak, bo zanim ciągnęły się też inne skandale, ale jakby problem polega kluczowy na tym: Gavin Newsom w Kalifornii realizuje program, który naprawdę nie podoba się większości Amerykanów. Znaczy, w kampanii wyborczej wystarczyłoby kilka ujęć, jak wyglądają dzisiaj ulice Los Angeles czy San Francisco żeby powiedzieć, że Newsom się po prostu nie nadaje do roli prezydenta USA, bo wystarczyłoby temu Trumpowi, czy ktokolwiek byłby jego rywalem powiedzieć, chcecie, żeby całe USA wyglądały tak jak Los Angeles, czy, czy San Francisco, gdzie jest, nie wiem, bezdomni, ludzie ćpają na ulicy i tak dalej. I jak on miałby wygrać na przykład Wisconsin, czy, czy Pensylwanię? Wydaje mi się, że dla wyborców z tych stanów, to jest człowiek abs absolutnie z innej planety. I do tego dochodzi fakt, że to nie jest tylko kwestia ideologiczna, ale że obiektywnie te stany zarządzane przez demokratów, tam, czyli tam, gdzie mamy yy, gubernatorów, to z, z szeregów gubernatorów bardzo często wywodzą się kandydaci potem na prezydenta. Te stany i miasta zarządzane przez demokratów naprawdę radzą sobie bardzo źle w większości spraw. Rośnie przestępczość, e, właśnie problemy bezdomności i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest tylko propaganda republikanów, bo wystarczy najpopularniejszy podcast Joe Rogana, który przeniósł się z Los Angeles do Teksasu. Tak? I wielu komików w ten sposób, związanych jakoś z Roganem, e, to zrobiło, więc to jest taka. To już nie jest kwestia narracji jednej z politycznych stron, ale to, że miasta i stany, nawet może ludzie nie uświadamiają sobie demokratów, ale tak naprawdę, gdyby o tym pomyśleli potem, to, że one są w fatalnym stanie, to jest taka publiczna świadomość, tak? E i to jest też problem Partii Demokratycznej, bo większość demokratów, młodych, właśnie zna te cieplarniane, wybrzeżowe warunki, gdzie demokraci rządzą od wielu lat, gdzie udało im się zbudować tą koalicję, którą im się nie udało jej zbudować federalnie, czyli koalicję wykształconych białych i mniejszości etnicznych, które są utrzymywane w pewnym sensie e, z bogatych programów socjalnych i tak dalej, tak A Bidena odróżnia od, go od tych, że on jeszcze pamięta tę politykę, kiedy rzeczywiście chodziło o to, że pomiędzy dwoma partiami, na przykład w Senacie, tworzyło się różne ustawy federalne, gdy politycy yy, demokratyczni pochodzili też często z tych stanów Midwest, które są kluczowe dzisiaj dla prezydentury itd. itd. E, więc dzisiejsza partia demokratyczna to z jednej strony są ci młodzi, ambitni, którzy mają na wszystko pomysł oprócz tego, jak wygrać wybory na poziomie federalnym, gdzie głosuje już ktoś inny niż y, nasi wyborcy tylko na nas. E, wystarczy zobaczyć, jak Bady, media naprawdę z Pita zrobiły w 2020 roku taką gwiazdę. A dla ludzi w poszczególnych stanach, gdy odbywały się prawybory demokratyczne, to był jakiś w ogóle, o kim jest ten człowiek. Tak? To znaczy, to jest naprawdę partia elitarna, która straciła kontakt z wieloma swoimi historycznie wyborcami, tak zwanymi z klasy pracującej. Tak? I Biden to jest, je, i, i czyli z jednej strony mamy tych młodych, a z drugiej strony mamy tych starych, pragmatycznych, takich jak Nancy Pelosi, która już oczywiście odeszła, no ale potem mamy czaka, Schumera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Którzy udają, że są z tymi młodymi, wszystko rozumie, rozumieją, wszystkie, jak, jak Leszek Miller, prawda, eee, stary komuch, który mówi, że teraz wzruszyła go y, ta wystawa o LGBT, tak, to jest po, podobny, podobny schemat. Więc Biden jest jedynym, który tak naprawdę to wszystko trzyma w kupie. i to jest ogromny problem, nie mówiąc już o tym, że ta alternatywa właśnie, czyli taka oczywista pierwsza, czyli zamiast Bidena Kamala Harris, no jest po prostu ma jeszcze gorsze notowania niż sam Biden i więc więc o ile w przypadku republikanów można powiedzieć, że tam jest alternatywa w postaci De to Trump ma taką zajadłych swoich wyborców. Którzy no, nie pozwolą DeSantisowi wygrać w prawyborach, tak? nawet jeżeli DeSantis miałby większe szanse w starciu z Bidenem. U demokratów jest inaczej, po prostu tamtej alternatywy nie ma, w związku z czym ktoś z 15% entuzjazmem, czyli 15% naprawdę wierzy, że Joe Biden to jest przyszłość, może uzyskać 90% wyborców tej partii, bo po prostu oni nie będą mieli żadnej, żadnej innej opcji. Udało się drugi raz. Nie wiem czy było lepiej, czy gorzej za pierwszym razem, czy za drugim. No to nie ma znaczenia, bo i tak ten pierwszy raz przejdzie do niebytu. Więc do zobaczenia już wkrótce. Pa pa.